czy 10 lat tej jednostki, a nigdy się nie zastanawiałem, jak długo ta tradycja tych niedźwiedzi trwa. Podejrzewam, że no chyba dalekich lat, gdzieś powojennych. To jest pewnie pozostałość tych dawnych wierzeń, dawnych mitów, że te niedźwiedzie, te chochoły, gdzie niektórzy nazywane, właśnie w ten sposób wykonują ten gest skinienia głową, uderzenia tą czapką słoną głową w głowy gospodarzy domu. Jest jakiś symbol, nie wiem, takiego może jak ksiądz w kościele błogosławi ludziom, tak samo to chyba ma wyrażać takie jak gdyby błogosławienie gospodarzom każdego domu, każdej zagrody. Przede wszystkim tradycja. Tradycja z dziadka, z ojca, no i przeszła na syna. Mniej więcej od lat 60. zacząłem kultywować te tradycje, no i do dzisiaj to dalej prowadzimy. Zaczynamy tydzień wcześniej, bo musimy wszystko odnowić. Musimy czy na przykład ten wóz odmalować, czy musimy te powrozy upleść nowe, te czapy musimy zrobić nowe, nie? Bo to się wszystko zniszczy, bo to ze słomy. A mało to, przedtem, niech prezes powie, jak w zeszłym roku żeśmy cieli u niego kosami, niestety kosami zboże. Tak, kiedyś naprzeciwko mnie żeśmy cieli takie zboże, to samochody stawały i robili nam zdjęcia. Co oni robią? Jak w Wielkopolsce można ciąć kosą zboże, nie? A my cieli dlatego, żebyśmy mieli na tych przebierańców, nie? Bo musi być to zboże całe, nie? Nie może być tak, jak dzisiaj kombajnem się wymoci. To nie ma z tego nic. Ja zacząłem już ogólnie 8 lat temu. Na początku niedźwiedziem nie byłem. Na początku chodziłem normalnie, no i od 5 lat już gdzieś tam ten pomysł, zadania ekstremalne, mówię, idę w słomę, tak? No i poszedłem sobie. No, jest to dosyć ciężkie, ale myślę, że tam po paru metrach to już ta słoma się dosyć tam w jakiś sposób rozchodzi i już, no dokładnie, i to już nie jest takie tam ciężkie. No najgorzej jest, prawda, z tą czapką, bo jak już gdzieś na ramieniu jakieś mocowanie się puści albo coś, no to już jest przez całą drogę problem. Ja chodziłem też na przykład przebrany jako baba chłop. Skrzypce miałem, grałem na skrzypcach i półwąsa i przebrany, reszta była na przykład tam połowa spódnicy, połowa tego. Było też takie nazwane półtora nieszczęścia. To było też tak jakby, kobieta złączona z chłopem. Obecnie dzisiaj młodzież no nie potrafi się dzisiaj tak przebrać, jak kiedyś się przebierali w ogóle, nie? Nawet chodzili, Kazio Dziewiecki chodził na szczudłach, chodzili kominiarze z drabiną, chodzili na balkony do dziewczyn tam, bo tam się śmiały z nich czy coś, to oni po drabinie wchodzili i tam je musieli wymurzyć i tego. Ostatnie lata użytkowania koni przez nas wykazały, że niestety te konie się już zmieniają, są bardziej płochliwe, bardziej niebezpieczne. Był przypadek, że raz o mało nam tego wozu nie wywróciły. No baliśmy się, żeby nie doszło do tragedii. Dlatego zapadła decyzja o wycofaniu koni i zastąpieniu tej siły pociągowej traktorem. Żeby ten akcent koni był zachowany, zostały zakupione dwie duże płyty, arkusze płyty wirowej. Kolega Roman osobiście wyrysował te konie, które imitują prawdziwe konie. Pomalował też je. Stelaż został zbudowany do tego i jest to każdego roku na okazję tych obchodów do traktora, który wypożyczamy od jakiegoś gospodarza, montowane. No a wóz nam znalazł się skąd? To jest karawan. To jest po prostu karawan, którym żeśmy wozili na cmentarz ludzi, nie? No ale żeśmy wybudowali kaplicę. No i wieś przeznaczyła ten karawan dla nas, bo dlaczego? Myśmy zawsze wypożyczali od gospodarzy jakieś przyczepy, coś, żeśmy budowali takie tam budy, coś, tego. A później przeznaczyła wieś dla nas, dla straży, ten karawan i z karawanu żeśmy przerobili na ten wóz. I do dzisiaj nam służy. Mieszkańcy też poczęstują to czymś słodkim, poczęstują też kieliszkiem wódki, bo taka tradycja też między innymi w tym obchodzie jest.
Więc to powoduje też, że ludzie są rozluźnieni, nie? Bawią się. Bardzo fajnie, bo o zabawę te wszystkie chodzi. Ale ktoś musi nad tym czuwać, nie? I to wszystko okiełznane, opanowane. Żeśmy zbierali na przykład jajka kiedyś. Teraz jest tych jajek, tam było może, tam nie wiem, 2 kg czy ileś, nie? A kiedyś tośmy koszykami jajka przynosili. Było z 5-6 koszyków jaj do sprzedania później, nie? Tośmy sprzedawali, no bo ludzie dzisiaj więcej dadzą, pieniążki wolą dawać jakieś jajka, bo no jajki już nie ma na wsi, już nie ma kur, jak kiedyś było, nie, w każdym gospodarstwie były kury i tam czy gęsi, kaczki i tak dalej, dzisiaj już tego nie ma, nie? Może gdzieś nie. Jakieś jednostki pojedyncze tak uważają, tak myślą, że to jest dziwna, dzika tradycja, może nie na obecne czasy, ale raczej to są jednostkowe przypadki, nie? Generalnie większość społeczeństwa przyjmuje to pozytywnie. No mówię, z dziada, pradziada i... No i tak niestety, no, tak pozostało i do śmierci chyba, jak będę jeszcze mógł, to będę uczestniczył. Do przyszłego roku nie jesteś rozbierany.